Dzień dobry, cześć. Polecanki, czyli rzecz o książkach, które moim zdaniem warto przeczytać, po które warto sięgnąć. I dzisiaj taka książka będzie trochę z zupełnie innej strony niż te książki, które prezentowałem ostatnio. Ale powiem wam coś. Zacznę od tego, czego nie lubię. Czego nie lubię? Nie lubię obrazu natury i przyrody, który jest obecnie niezwykle popularny w różnego rodzaju mediach, we wszelkiego rodzaju mediach. Powiem wam dla przykładu, jest ten słynny film przyrodniczy wyprodukowany przez Netflix, Nasza Planeta, czy Nasza Piękna Planeta z fenomenalnym Davidem Attenborough, przynajmniej przez część. Obejrzałem jeden odcinek i pomimo pięknych, urzekających zdjęć, naprawdę świetnie sfilmowanej przyrody, zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Tam na przykład likaony gonią antylopy, ale nie doganiają. Wilki gonią karibu czy jakieś inne jeleniowate, ale nie doganiają. Dożyliśmy czasów, w których w filmach przyrodniczych nie pokazuje się bardzo istotnego i części życia, czyli nie pokazuje się śmierci. Gdyby uczciwie chcieli twórcy tego filmu podejść do tematu, ja nie mówię, żeby pokazywali rozszarpywanie jeleni przez wilki, czy zakrwawione likaony nad mięsem antylopy, ale no wypadałoby chociaż pokazać, że te zwierzęta potrafią schwytać swoją ofiarę. Bo jeżeli nie schwytają, to te zwierzęta po prostu umrą, zdechną. Ich nie będzie. Ich małe, śliczne szczeniaczki o pięknych, brązowych oczach nie będą miały co jeść. To jest cały obraz takiej natury, który jest niezwykle popularny. Przyznam wam się do czegoś. Ja mam na przykład, jest ta niezwykle popularna cykl Sekretne życie tego i owego. Nie mówię tutaj o książkach Andrzeja Kruszewicza, to jest osobny temat, dr Andrzej Kruszewicz i poświęcę mu na pewno więcej czasu. Natomiast myślę o tym leśniku z Niemiec, Welberg. Jakoś tak, poprawcie mnie w komentarzach, na pewno to czytaliście. Ja nie kupuję jego opowieści. Na pewno człowiek ma ogromną wiedzę, na pewno wielu z was uzupełniło swoją wiedzę przyrodniczą na podstawie jego książek, ale filtr, który on przyjął, jest dla mnie filtrem nie do przyjęcia. Tak? To nie jest tak, że drzewa robią coś w sposób świadomy. Tak? Nie jest tak, że mechanizmem, w ogóle nie jest tak, że mechanizmem natury jest empatia. Tak? Empatia jest pewnym uczuciem, pewnym stanem, który jest przynależny, ale istotą o nieco większym zaawansowaniu niż Fagus sylwatyka, bóg, czy królik, czy nawet wilk. Tak, w naturze jest harmonia, tylko mechanizmem tej harmonii nie jest wzajemna empatia i wzajemne uczucia przyjazne. Mechanizmem harmonii w naturze jest bezwzględna rywalizacja. Tak? To jest absolutnie bezwzględna rywalizacja, która wywołuje stan zharmonizowania. Nie jest też tak, że obrazem harmonii w naturze, moi drodzy, jest równoważnia. Tak? Równoważnia to jest metafora, która została przygotowana po to, żeby dzieci z szkoły podstawowej mogły mniej więcej rozumieć, na czym to wszystko polega. Ja bym raczej widział, chociaż to też jest uproszczone, co powiem, raczej widziałbym obraz jakby świata równowagi w przyrodzie, raczej jako obraz pewnej sfery, tak? Ponieważ na tą równowagę wpływa bardzo wiele czynników z wielu tak naprawdę różnych stron. Czyli okej, powiedziałem, czego nie lubię. Ja nie kupię, wiecie, tak samo jak pan od sekretnego życia drzew, zwierząt i innych organizmów przyjął taki filtr, czyli filtr pewnej empatii, współpracy, takiej harmonii, trochę jak elfy z Tolkiena, czy mityczny obraz buddyjskich mnichów, trochę jak, to jest, jeżeli przyjął taki filtr, to równoprawne byłoby również nałożenie na to innych filtrów, tak? Czyli możemy pokazać naturę jako pewien system, jak to się nazywa? No. A
absolutny brak demokracji. Jak się nazywa absolutny brak demokracji? Dyktatury. O, jako system krwawej i brutalnej dyktatury, tak? I będzie to tak samo równoprawny obraz, jak obraz tej takiej łagodnej, niemalże rajskiej harmonii. Okej, okay, ale przejdźmy do książki. Książka, którą dzisiaj chciałem Wam pokazać i chciałem Wam ją bardzo polecić, to książka pani, bo to jest rozmowa, pani Marty Wrzosek i Karoliny Głowackiej. W czym grzyby są lepsze od Ciebie? Te grzyby przewijają się ostatnio w moich odcinkach, jest ich tam sporo. Jakiś taki ciekawy okres teraz mamy, że mogę Wam wiele z nich pokazać. Tłumaczyłem się też z nich. Czego dowiecie się z tej książki? W czym grzyby są lepsze od nas? We wskazywaniu zabójców, w seksie, w przejmowaniu kontroli, w usuwaniu trupów, we współpracy, w zastawianiu pułapek. Marta Wrzosek, pani Marta Wrzosek, doktor habilitowany mykolog, adiunkt na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, była prezes Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, czyli spec od grzybów. Autorka lub współautorka 4 książek, m.in. Grzyby, jakich nie znamy i ABC Ewolucji. Kilkadziesiąt razy przygotowywała ekspertyzy mykologiczne dla branży budowlanej, policji, prokuratury. Nieustannie eksploruje nowe tematy grzybowego świata. Stale w zamęcie i podróży, a to katakumby, a to Wawel, a to gleby w Tatrach, zawsze w poszukiwaniu grzybowych odpowiedzi. Pani Karolina Głowacka, dziennikarka, autorka audycji popularno-naukowych i technologicznych w Radiu Tok FM, w Newsweeku i tak dalej, i tak dalej. Sekretarz naukowa Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk. Książka wydana przez, gdzie to jest, Feria Science w 2019 roku, to jest pierwsze wydanie. Czego dowiecie się tak szczegółowo z tej książki? No to jest obraz grzybów w ogóle, tak? Nie jest to książka tylko dla tych, którzy lubią chodzić po lesie, zbierać podgrzybki i kozaki, bądź też dla tych, którzy lubią chodzić po lesie, zbierać lejkowce dęte i uszaki bzowe i inne tego typu grzyby. Ponieważ ta część grzybów zajmuje w tej książce trochę miejsca. Natomiast pani Marta omawia bardzo szczegółowo i w bardzo zajmujący i ciekawy sposób na przykład pleśnie, grzybnie ogromnych rozmiarów, które są w naszych lasach, wszelkiego rodzaju grzyby, które potrafią na przykład polować. Grzyby potrafią polować, te przedziwne organizmy. Mówiłem o tym, że jest więcej królestw niż dwa. Powiem to na razie w tej formie, tak? Grzyby to jedno z tych królestw. Mówi o grzybach, które występują w domu, o grzybach rozkładających zwłoki, o grzybach, które pozwalają na określenie, pomagają kryminologom na przykład. No to jest super temat. Pełen przegląd o świadkach zbrodni, o pracowitych grabarzach, o grzybach, które potrafią przejąć kontrolę nad znacznie wyższymi organizmami, na przykład nad mrówkami. To jest bardzo ciekawe, jak one to robią w ogóle. Tak, powiem Wam tak, książka w takiej formie, napisana przez dziennikarkę Tok FM i Newsweeka, z takim tytułem, ja nie wiem, czy mu ją kupiłem, ale dobrze, że to zrobiłem, bo jest naprawdę świetna. Co mnie tak naprawdę dotknęło i urzekło? I dlaczego bardzo polecam tą książkę? Ponieważ pani Marta Wrzosek jest naukowcem. I pani Marta, mając niesamowity talent popularyzowania nauki, niewiele jest osób, które potrafią to zrobić w tak zajmujący sposób. Pani Marta ma do świata natury stosunek naukowy. Z książki przebija to, że ona uwielbia te grzyby, że ten temat jest jej niezwykle bliski, że potrafi o nim opowiadać godzinami, ale też w tej książce spotkamy się z dość ciekawymi określeniami. Pewnie na nie czekacie, bo zacząłem od książek o sekretnym życiu tego i owego. Pytanie. Ha, chyba już nic mnie nie zaskoczy w przyrodzie. Skoro istnieją rośliny bez chlorofilu, jeszcze podrążę temat leśnego internetu i innych wyobrażeń tego, co dzieje się w przyrodzie. Spotkałam się z określeniem, że grzyby są mózgiem wegetacji. Spotkaliście się z takim określeniem? Pewnie tak. Pani Marta odpowiada. Tania metafora, szczerze mówiąc. Tam nie ma żadnego mózgu. Co jest dalej? Przeczytacie w tej książce. Jeszcze jeden cytat. Ale ten las, to jest pytanie pani Karoliny. Wokół sprawy połączenia drzew systemem korzeniowym z udziałem grzybów powstało chyba sporo nieporozumień. Mówiłaś o tym trochę. Niektórzy wyobrażają sobie to, co dzieje się pod ziemią, jak niemal altruistyczne gesty roślin. Mówi się o internecie drzew albo internecie grzybowym. Możesz to wszystko uporządkować? Pani Marta odpowiada. Złości mnie to uproszczenie. To właśnie skrajny antropomorfizm. Próbujemy wcisnąć funkcjonowanie przyrody w znane nam ramy, umieszczając je wśród procesów, które z grubsza rozumiemy.
Uwielbiam panią Martę Wrzosek. Może jeszcze jeden cytacik, gdzieś tu miałem zaznaczony. Dobre hasło reklamowe. To w kontekście innego tematu. Współcześnie wszystko, co naturalne, uważane jest za najlepsze, mówi pani Karolina. Na co pani Marta odpowiada, jesteś pewna? Wolałabyś się myć popiołem, piaskiem, mydlnicą niż pachnącym szamponem? Wolałabyś pozwolić dziecku umrzeć na koklusz, czy jednak skorzystać ze szczepionki? Rewelacja. Kiedy zajmuję się swoją główną działalnością, czyli kiedy widzimy się na różnego rodzaju pokazach historycznych w miejscach ważnych historycznie, niektórzy myślą, że my tak żyjemy na co dzień, czyli że chodzimy w lnianych ciuchach z mieczem przy pasie czy z włócznią w garści. No nie jest tak. Żyjemy, moi drodzy, w czasach, które są najlepszymi czasami póki co ever, ponieważ możemy sobie pozwolić na takie rzeczy jak odtwarzanie tego, co było dawno temu. Jeszcze 100 lat temu ludzie musieli ciężko pracować, żeby przeżyć. My w tej chwili możemy funkcjonować w ten sposób, tak? Czyli nie jest tak, że rekonstruujemy w 100% wczesne średniowiecze. Raz, z przyczyn oczywistych, czyli nie wszystko wiemy, a dwa, nie wszystko chcemy rekonstruować. Ja na przykład w życiu bym się nie zgodził na rekonstruowanie czerwonki, duru brzusznego, ospy wiecznej, czarnej, tych wszystkich chorób, które dziesiątkowały nas 1000 lat temu. Super książka, słuchajcie. Marta Wrzosek, Karolina Głowacka. W czym grzyby są lepsze od ciebie? A, ciekawostka na zakończenie. Pani Marta nie owija w bawełnę, opowiada wprost o psylocybach, czyli o grzybach halucynogennych i o tym, co potrafią one zrobić, w jaki sposób działają, w jaki sposób wpływają na nas. Nie jest to fajna zabawa, ale tutaj Baba Jagi, czarta roga, tego w tym nie znajdziecie. Rzecz ciekawa dla twórców. Słuchajcie, muchomory. Wszyscy wiemy, że wśród Wikingów istniała kasta zwana berserkerami. Berserkerzy, którzy żyli gdzieś tam w oddzieleniu, młodzi faceci, przed bitwami rozbierali się do naga, malowali na sobie runy i wcinali grzyba, który powodował, że wpadali w szał bitewny, w amok. Mało tego, że zagryzali swoich przeciwników, rozrywali ich gołymi rękoma, to, co było bardziej zdumiewające, nie czuli bólu. Teraz tak, co oni takiego jedli? Muchomory. Muchomory, tak jak opisuje pani Marta, o ile dobrze pamiętam, bo teraz będę cytował z pamięci, muchomor tymi enzymami, które zawiera w środku, powoduje oddzielenie płata czołowego, który jest odpowiedzialny za to, kim jesteśmy, od tak zwanego mózgu małpiego i gadziego i stawia na zachowania związane z tymi pierwotnymi pniami naszego mózgu. Przez co zwiększa się poczucie w człowieku wielkości, siły, rośnie agresja, czyli to wszystko, co znamy z berserkerów. Ale jest jeden przepiękny numer. Muchomory, oprócz zwiększenia siły, agresji i poczucia własnej wielkości, powodują też nieograniczone i nieokiełznane pożądanie seksualne. To by wyjaśniało, dlaczego Wikingowie tak bardzo bali się berserkerów. Do zobaczenia w następnym odcinku Ostrego na Dziko, a do polecanek zapraszam Was w niedzielę. Mam nadzieję, że już nic mi nie przeszkodzi. Tymczasem, w czym grzyby są lepsze od Ciebie? Polecam gorąco, na pewno jeszcze gdzieś w internecie dostępna, w sklepach również. Cześć.